Bardzo wam dziękuję. Jesteście wspaniali! Nie! Trener Tony Vern ma trochę nierówno pod sufitem. Tak. Co powiedział? Że Tony Vern po każdym kichnięciu zwołuje konferencję prasową. Przepraszam. Proszę mnie przepuścić. Bardzo dziękuję. A teraz chciałbym państwu zaprezentować nowego zawodnika drużyny Technikali. Panie i panowie, to najlepszy napastnik z Brislovi. Napad! Twój brat? I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause one, two, three, I'm a super. Super Strikers, piłkarskie rozgrywki. Braterski pojedynek. Vern zatrudnił twojego brata? Ale numer stary! Jak zapewne wszyscy wiecie, mówi on tylko w ojczystym języku, czyli po brislowiańsku. Dzięki mnie za chwilę będzie on mógł komunikować się z państwem bez pomocy tłumacza. Panie i panowie, jest mi niezmiernie miło, że będę miał okazję zaprezentować moje umiejętności w meczu przeciwko zespołowi Super Strikers. To genialne urządzenie umożliwi mi komunikację z kolegami z drużyny, dzięki czemu zagram jeszcze lepiej. Trener Vern powiedział, że jestem najlepszym graczem w Brislovi, ale ja jestem też najlepszy na świecie. Ściana wygląda na wstrząśniętego. Zapewne nie zdąży się otrząsnąć przed meczem i nie będzie w stanie zatrzymać graczy Technikali. Zwycięstwo mamy w kieszeni! Hej! Uważaj, nadchodzą! Wszystko gra? To co zaszło między tobą a twoim bratem? No właśnie, musimy wiedzieć, na czym stoimy. Jasne, mogę tłumaczyć. Kiedyś byliśmy nie tylko braćmi, ale też przyjaciółmi. Mieliśmy takie same marzenia. Byliśmy coraz lepsi i chcieliśmy grać w Superlidze. Lecz gdy marzenia stawały się coraz realniejsze, napad zaczął być na boisku coraz bardziej agresywny. Także wobec mnie. To kiepsko. A potem? Potem stało się coś niebywałego. Ja dostałem się do Super Strikers, a napadowi się nie udało. Od tego czasu nie rozmawiamy. Niezła historia. Braterska rywalizacja i wspaniały sport. Jak to się skończy? Finał tej historii to nasze dwa najbliższe mecze przeciwko Technikali. Ściana, dasz sobie radę pomimo tej historii?
Tak! Co? Napad jest chyba szczęśliwy w technikali. W związku z tym może w końcu uda się wam pojednać. Witamy państwa na Strikaland. Super Strikers podejmują FC Technikali. To będzie bratobójcza walka. Napastnik przeciwko obrońcy. Napad kontra ściana. Dobrze, już wystarczy. Napad wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że jest lepszy od swojego brata. Jest mocniejszy w gębie, ale czy na boisku będzie podobnie? Powodzenia, niech wygra lepszy bracie. No. Atakujemy strefą, chłopaki! Jasne! Napad dał się wykiwać. Piękna akcja linii obronnej Super Strikers. Nawet nosząc ten translator na szyi, Napad na razie nie ma szans w starciu ze swoim bratem. Gol dla Super Strikers! Dzięki tej bramce Strikers odnoszą skromne zwycięstwo. Jeśli zagrają tak dobrze w następnych spotkaniach, z pewnością będą się liczyć w wyścigu po mistrzostwo. Mój cudowny plan całkowicie zawiódł! Już czas na plan B. Tylko jaki plan B? Ja nie mam planu B! Tego szukałem. Pomyliłeś się! Ten bezużyteczny naszyjnik wcale nie pomógł mi zatriumfować nad bratem. To nie planu B mi potrzeba, tylko naszyjnika B. Dla ściany. Trenerze, nie uważa pan, że dzielenie się z przeciwnikiem naszą tajną technologią może być niebezpieczne? Spokojnie. Ten naszyjnik będzie tłumaczył dokładnie to, co mówi ściana, ale jak tylko nacisnę przycisk, tłumaczone słowa stracą jakikolwiek sens. Dzięki temu wygramy mecz, a ty udowodnisz, że jesteś lepszy od brata. Podpisz się. To jakiś list? Ode mnie? Do kogo? Do ściany. A? Przyjmie naszyjnik tylko, jeśli dostanie go od ciebie. Mam przesyłkę dla pana ściany? Drogi ściano, dzisiaj z rana brat przysyła ci banana. Drogi ściana, podpisuję obowiązki, me szanuję, podpisz tu. O, czy tylko Jamajczycy znają się na muzyce? Napad przesyła ścianie translator? To tylko ułatwi sprawę, nie? Co za frajer! Chciałem powiedzieć, może przeczytasz nam, co twój braciszek napisał w liście? Więc będziemy rozumieć, co do nas... To nie działa. Teraz w ogóle go nie słychać. Cześć! Rozumiecie, co mówię? Super! Napastnicy się zbliżają. Kryjemy strefę naprzód. Idź na lewo. Kryj go. Moja. Ha.
Dzisiejszy mecz na Strikaland to jedno z najbardziej oczekiwanych spotkań w całym sezonie. Tak, a tym razem obaj bracia będą używać translatorów Tony'ego Verna. Arystotelesie, napad chyba w końcu się zmienił. Zmierzę się z nim w uczciwej walce. Nie mów, że nazwałeś mi się Arystotel! Hej, chłopaki, jesteście gotowi? Lord, uważaj! Kurczę, niewiele brakowało. Całkiem przydatna rzecz, ten tłumaczący naszyjnik, co? Carlito, tutaj jesteś. Raz, dwa, trzy, Super Strikers! Super Strikers, jak to wspaniale brzmi! Trudno jednoznacznie wskazać drużynę, która ma dziś większe szanse na zwycięstwo. Ale jeśli chodzi o rywalizację między braćmi, Ściana będzie miał dzisiaj dodatkowy atut. Nie, jeszcze nie. Cierpliwości, Tony. Jeszcze nie przyszedł odpowiedni moment, by wyłączyć z gry Ścianę. Stosujemy wariant 322. Zrozumiałem. Zajmę się tym. Gol! Piękny strzał El Matadora! Super Strikers prowadzą 1-0! Zobaczymy, jak wam pójdzie teraz. Znakomita obrona, Nord. Gracze Strikers jak zwykle dają z siebie wszystko. Jest twoja! Mam ją, brachu! Technikali będą potrzebowali cudu, by zagrozić bramce Super Strikers. Jeszcze poczekajmy. Napad jest bardzo zdeterminowany. Przygotować się! Brendo, mecz już jest raczej rozstrzygnięty. Jest, tak jak mówiłaś, mocny w gębie, słaby na boisku. Jesteś gotowy, by stać się sławnym, Tony? Co robimy teraz? Duże grabie i ciepła szarlotka. Niebywałe! Gol! Technikali wreszcie wyrównują! Nie rozumiem, co się stało z obroną Strikers. Dąb, banjo, równoległobok! Ocknij się, stary! Co jest? Ping-pong! Pies pasterski! A teraz wracamy do trybu normalnego. To, co on mówi, nie ma żadnego sensu. Opowiada o zwierzętach hodowlanych i owocach. Przecież na treningu naszyjnik działał normalnie. Nord, ja zrozumiałem dokładnie wszystko, co powiedział Ściana. Ja też, ale na boisku... Myślę, że Ścianie należy się jeszcze jedna szansa. No dobra. Ruszajmy do walki, Ściana. Gotowy? Gotowy. Naprzód! Ty tu rządzisz. Wariant numer 4 506 006 Brazylijczyków. Masz coś na plecach. Ależ co wyprawia Nord Show? Wygląda, jakby miał coś na... Uwaga! Napad przedarł się przez obronę. Wykorzystał moment nieuwagi. Gol! Technikali wychodzą na prowadzenie. Mam tego dość. Coś tu nie jest w porządku. Owadobójczy papier toaletowy. Pasztet dla kotów. Co się dzieje?
Czy ściana odniosła jakąś kontuzję? Nasz środkowy obrońca zupełnie oszalał. Brawo Marfiego i kapusta z Brukseli. Niech ktoś nastraszy warzywa. Teraz mi wierzysz? Tak. Jakiś problem? Nigdy nie jadłem cukierków w wakacje. Rozumiem, ale wracajmy już do gry. Stary, to nie ty mówisz bzdury, tylko ten głupi naszyjnik. Nie. Co? Pomóc ci? Trzeba to z ciebie zdjąć, brachu. I to szybko. Proszę państwa, coś dziwnego dzieje się na boisku. Co wyprawiają środkowi obrońcy Super Strikers? Cóż, wydaje mi się, że Nord stara się udusić ścianę. Mecz wyzwolił emocje, nad którymi gracze Strikers nie potrafią zapanować. Lepiej bym tego nie ujął, stary. Na razie idzie doskonale. To co teraz? Ale odlot! Mimo problemów udało im się pozbierać. Obrona Super Strikers znowu gra bezbłędnie. Świetnie, stary! No co jest? Włącz to! Włącz to! Naszyjnik jest włączony, ale ściana się domyślił! O nie, to niemożliwe! Habuba! Jak widać, napad nie radzi sobie bez naszyjnika. Shaker! Co za gol! I znowu mamy remis 2-2. O, blok wykopuje piłkę w trybuny. To nie ja. Nie, moje maleństwo! Wracajmy do gry. Jeszcze możemy wygrać. Oby już nic nie zakłóciło gry. Taktyka Neutron X! Piękna akcja napastnika Technikali. Nawet ściana go nie zatrzymał. O, co za wymiana ciosów! Akcja za akcję, prawda, Brendo? Brendo? Odnoszą kolejne zwycięstwo. Tak, ale trzeba przyznać, że naszyjniki translatory bardzo skomplikowały dzisiejszy mecz. Chyba już się nie dowiemy, co się właściwie stało. Dzięki, ściano. Jesteś wielkim sportowcem. Ale nadal bijesz się jak babcia Popowicz.
Mam wielkie szczęście, że jesteś moim bratem. O nie, ten mecz pokazał, który z nas zasługuje na grę w Superlidze. Jak widać, bracia potrafili się pojednać, mimo że grają w przeciwnych zespołach. Żeby wygrać mecz, nie potrzebujemy nowoczesnej technologii. Tak, nie zmienia się nic w zespole, który wygrywa. Zwolnij! Czemu? Czemu przegrałem ten mecz? Więc nie miałeś żadnego planu C? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletoon Plus, Studio Sonika. Reżyseria Jerzy Dominik, tłumaczenie Władysław Wecker, dialogi polskie Jan Chojnacki. Dźwięk i montaż Maciej Brzeziński, organizacja produkcji Piotr Pluciński. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Krzysztof Banaszek, Andrzej Andrzejewski, Modest Ruciński, Przemysław Stippa, Anna Sroka, Mirosław Zbrojewicz, Sławomir Pacek i inni.